Okay, let's go. Siemanko, znowu podróżujemy. Tym razem jedziemy na wyścig górski do Magury Małastowskiej. Ja myję samochód, przygotowuję go do jeżdżenia po trasie. Jest to dowód dla wszystkich moich znajomych, którzy ze mnie śmieją, że zawsze mam brudny samochód, nigdy go nie myję, że zdarza mi się. Mam też, jak widzicie, nowy wóz taktyczny, trochę większy, więc dużo łatwiej było się zapakować. Zobaczymy, jak to będzie jeździło i się sprawowało, ale spokojnie, fokusik zostaje z nami, także nic się za wiele nie zmienia. Także w ten weekend wyścig górski Magura. Bardzo lubię tą trasę. Mam nadzieję, że będzie sucho, jak zwykle prognozy szaleją. Oczywiście jadę do Gorlic, jest czwartek. Jutro śmigam do Kielc na testy przed zawodami, więc myślę, że będę dobrze przygotowany. No zobaczymy, jak z pogodą. Oczywiście jak będzie padało, to będzie dużo gorzej patrząc na generalkę, ale jeśli chodzi o samochody napędowe, nie robi mi to różnicy, jakie będą warunki. Myślę, że mam na tyle doświadczenia, że w każdym powinienem sobie poradzić. Jestem dobrze przygotowany i pozostaje co? Jechać i walczyć o swoje. Z nieba nigdy nic nie spadnie, więc trzeba dać dużo od siebie, żeby coś ugrać. Także zobaczymy, jak będzie wyglądał ten weekend. Zapraszam do oglądania. Szef serwisu chciał się pochwalić, że taki zestaw to jest 400 koła, ale całkiem serio nowy busik. Nawetka zamknięta, na której wozimy Porszaczka. Porszak gotowy, zaczynamy testy na Kielcach, już całkiem serio. Od jutra wyścig w Magurze, ma padać, więc standardowo cyrk, jak to w górach, może nie będzie padało. Ale dzisiaj testy, mega się jaram, że się udało znowu to ogarnąć. Pojeżdżę trochę, zmienię sobie w głowie, mam nadzieję, po Porszaku, po Subaraku. Subarak trochę gorzej hamuje. W drugą stronę też jest źle, bo jak hamujesz tak w Porszaku, to idzie się rozpieprzyć na treningowym, czy tam na testowym. Ale nie, Kielce są mega spoko, myślę, pod takie testy. Długo się przed tym broniłem, żeby tu przyjeżdżać, mam totalnie nie po drodze. Ale te testy przed zawodami naprawdę dużo dają i od jutra można już od razu być w uderzeniu, więc zachęcam do wody. Będziemy pokazywać moje obuwie zmienne. Czekaj, bo chyba znowu zamknąłem drzwi. No dobra, ruszamy, na włączam muzyczkę, przejechać się trasą, żebym zobaczył, w którą stronę są gałęzie porozkładane. Nie no, za czym jest czysta droga, gdzieś tutaj leży nitka, mam nadzieję, że jest w miarę czysta, jednak to jest las i tutaj ten tor jest nieużywany, to często jest mega zielony, ale myślę, że będzie spoko. Na Kielcach jest tak ślisko, że potem wszędzie wydaje ci się, że masz dużo więcej gripu, więc mega zajaweczka. Zrobiłeś pasy? Miałem. Safety first? Fajnie, to już jest. Może na kierowniku? Można. Dziękuję. Gadać. I tutaj musimy. Gdzie będziemy zawracać? Pokaż procedurę instalowania się w aucie. Jak się kule zapina?
Lubisz bites? Tak. Na testy tylko nowe opony, pamiętajcie. Nie ma miękkiej gry, testy, nowe opony. Nowe opony nie zapas... Miodzie. Ustaw 7 barów. Nie, ogólnie mega zajaweczka, dobrze pojeździłem, coś tam zmieniliśmy w zawieszeniu, więc testy jednak to bardzo dobry pomysł przed zawodami. Mega się jaram. I on jakby mniej się nie kładzie, ale jest taki bardziej minimalny, ale tak, no, tak zaczyna być. No to tylko i wyłącznie możemy. I ten przód taki jest niechętny do skręcania. Nie wiem, czy ta opona jest dalej. Ta opona jest taka, wiesz. Dalej. Jest, ona jest jeszcze jest. No bo ty już jest git fajnie. Ale trochę wiesz, tak jak tam teraz gdzieś na lekkim kółku zrobiłem w polityce. Ale przód jest strasznie niechętny do skręcania. A teraz dopiero wstało. Tak? No ale niestety trochę dychnie, bo już temperatura, on tu wiesz, na tym takim jeżdżeniu to strasznie. Oto jestem na trasie, o której mówiłem, że bardzo ją lubię. To jest jedno z takich naprawdę mega trudnych miejsc. Dohamowanie z turbobomby, tu mamy ponad 200, nie wiem czy nie około 220, nie chcę kłamać, musimy sprawdzić na onboardzie. Ale to i tak bardzo dużo, dolatujemy właśnie tutaj i jedziemy tę motopatelnię do góry. Tutaj się dużo dzieje, macie wiecie, za mną baloty, nie jedna osoba tutaj wpadła i zakończyła wyścig. Trasa wydaje się na pozór prosta, ale każdy kto jej nie docenia, ten potem no niestety płaci odpowiednią cenę, ale mam nadzieję, że wszyscy będą na mecie i będzie naprawdę spoko. Trasa już jest przygotowana, tutaj jest zawsze wszystko fajnie, top, dopięte. Mega ekipa organizuje ten wyścig, dlatego bardzo lubię tutaj przyjeżdżać, ludzie naprawdę z pasją i z zajawką. I tutaj z niczym nie... Trasa na Magurze ogólnie ma jeszcze jedną mega rzecz, która ją wyróżnia na tle innych. Mianowicie, chyba jedyna w Polsce to na pewno, trasa do wyścigów górskich. Ale myślę, że jedna z niewielu w Europie posiada przejście przez szczyt. Jedziemy pod górę, a następnie do mety spadamy w dół, co zawsze się w wyścigach górskich tłumaczy, że jeździmy tylko pod górę i się ścigamy. Tutaj jest zupełnie inaczej, jest to na pewno ciekawe miejsce, które jest specjalnie wygrodzone na czas wyścigu. Jedziemy połową jezdni, żeby była naturalna szykana i zwolnienie, bo tutaj poważny wypadek miał kiedyś nasz kumpel Karol Krupa, ale na szczęście nic mu się nie stało. I tutaj jest dosyć duża prędkość, więc musiał to organizator trochę spowolnić, ale no naprawdę to jest mega ciekawe miejsce i zajaweczka, że przechodzimy przez szczyt, a następnie do mety spadamy w dół. O, tu mnie atakują jakieś pszczoły. No, także trasa na Magurze jest naprawdę ciekawa, mimo tego, że jest stosunkowo krótka, naprawdę sporo się tutaj dzieje i dopadamy do paru miejsc naprawdę z kosmicznej dużej prędkości. A teraz udaje się coś zjeść, mówiłem się tam z ekipą, która przygotowuje trasę, podpytam ich o to, jak to wyglądają te przygotowania i zaraz się dowiecie, jak to wygląda od strony organizatora wszystko. Muka jest? No nie mamy prądu. Nie ma prądu w ogóle? Pierwsza w nocy. Profesjonaliści działają. Tam stoi bestia. Stoi bestia. Ucieknie? Myślisz, że nam ucieknie? Nie wiem, będę łapał może czy coś.
Szkoda, że nie masz jakiegoś innego auta, jakiegoś... Szkoda, że nie masz jakiegoś normalnego auta tutaj, na tej pace. Jakby ostatnio Dragster, to było jakoś lepiej. Nie wiem, czy bym potrafił takim. Byłem ciężko. Nie ma wspomy, co? No nie ma. Ale bez wentylacja. To jest super. Jesteśmy przed pierwszym podjazdem treningowym. Jest niezły cyrk z pogodą. Padało. Potem przestało, teraz znowu pada. Pierwszy dzień pojechaliśmy po suchym, więc no, mamy ruletkę oponową. Chyba teraz się wyjaśniło, bo już jest mokro i pojedziemy na oponach deszczowych. Chłopacy zmieniają opony, zakładają i znowu zmieniają, więc myślę, że są przeszczęśliwi. Zobaczymy, czy deszcz to będzie, opona deszczowa to będzie dobry wybór, ale myślę, że będzie najlepszy. Piotrek, co ty tu odklejasz? Co tam miałeś? Coś takiego, taką miejscowość w Polsce? Nie. No właśnie, ja też. Patriota lokalny. Tu będzie? Tak, jak widzicie, jesteśmy u góry po drugim treningu. Popadało na starcie, ja pojechałem na deszczu, także spoko, ale no, pogoda płata figla. Teraz wyszło słońce, więc pełne kino. Zaczynamy drugi dzień, wczoraj poszło naprawdę dobrze, jestem mega zajarany. Dzisiaj ma być stabilna pogoda, więc będę mógł się skupić na jeździe, poprawianiu czasu. Wczoraj warunki były trochę niestabilne, ale poradziliśmy sobie super, naprawdę życióweczka, więc no co, zobaczymy jaki dzisiaj będzie dzień. Mam pomysł, jaki czas bym chciał osiągnąć, zobaczymy, czy to się sprawdzi na koniec dnia, ale na pewno będzie dobrze.
hop, kurwa. Ło! No, Bartosz, pierwsze kółko, drugie kółko. Super weekend za mną, także mega zajawa. Tutaj Pawcio pali Trabanta, wszyscy się zwijają i jadą na chatę. Dwa razy trzecie miejsce w generalce, to moje życiówki, więc mega się cieszę. Nie wiem, coś tam dogram, ale teraz się pakujemy i ruszamy. Obiecane podsumowanie wyścigu w Magurze, specjalnie przyszedłem się obciąć, nie no, żartuję. No super wynik, naprawdę jestem mega zajarany. Tutaj cierpliwość przydała, też to, że nie miałem presji i full tam wsparcie i zaufanie przez tyle czasu, dlatego chciałbym bardzo tutaj podziękować mojej całej rodzince, zespołowi. Też wcześniej tak jeździłem z Konradem, że wszystko spoko zawsze było. Świętowania jakiegoś super nie było, zaraz jedziemy na rajd polski, więc trzeba się znowu ogarniać i ruszać dalej, ale to naprawdę był dobry weekend i wszystkie decyzje, które podjęliśmy, naprawdę zadziałały. Do tego myślę, że idziemy do przodu i chciałbym jeździć coraz szybciej, coraz bardziej wykorzystywać potencjał tego samochodu. Ten samochód naprawdę teraz pozwala na dużo więcej niż wcześniej i mogę budować zaufanie i przyspieszać. Myślę, że nie powiedziałem jeszcze ostatniego słowa i tempo będzie rosło. Zostawcie suba, lajka, jak wam się podobało. Już niedługo relacja będzie z rajdu Polski kibicowskiego. Ja tymczasem tutaj podróżuję gdzieś po pięknej Świdnicy. Oh!